Pierwsza połowa, jak i druga połowa, mecz bardzo, bardzo wyrównany. On się dla nas niekorzystnie układał, bo i przegrywaliśmy 0-1, potem 2-1, dociągaliśmy na wynik i myślę, że tutaj zadecydowała ta druga połowa, te pierwsze 10 minut, gdzie po dwóch stałych fragmentach gry, po błędach pierwszy rzut karny, drugi błąd krycia, 4-2 i w zasadzie było po meczu. Myśmy założenie na drugą połowę mieli takie, że przechodzimy na trójkę w przodzie i trójką w obronie. No, nie udało się z takich czy innych powodów. Potem Górnik piątą strzelił i skończyło się, jak się skończyło, 5-2 dla lidera. Tutaj trzeba przyznać, że zespół bardzo silny, wymagający i myślę, że na dzień dzisiejszy no, najlepiej prezentujący się w przekroju całej Śląskiej Ligi Juniorów Starszych. No. Myśmy się bardzo mocno docierali w tym pierwszym okresie, też w kwestiach regulaminowych, bo tutaj wymóg trzech zawodników z rocznika 9-6, więc wszelkie rotacje, które były jakby i wymuszone, ale też nie do końca, bo byliśmy przygotowani na tych zawodników, myśmy na nich czekali właśnie teraz w Śląskiej, no to zawsze potrzeba troszeczkę czasu. Fakt, że przy tych pierwszych meczach nam dość też niefortunnie się mecze ułożyły, bo i w spotkaniu ze Stadionem Śląskim, czy zgubione z punkty z Rakowem, no, mogły troszeczkę inaczej się ułożyć. Ale generalnie rundę trzeba podsumować na bardzo dobrze. Zrobiliśmy 28 punktów. Spokojnie będziemy się teraz przygotowywać do drugiej rundy wiosennej i miejmy nadzieję, że zagramy z podobnym zębem, jak we wszystkich 15 spotkaniach. Może za wyjątkiem spotkania w Katowicach, gdzie rzeczywiście troszeczkę nam się odbiło. Tutaj turniej w Zabrzu imienia Ernesta Pola, obóz przygotowawczy. Nastąpiło takie poważne zmęczenie i to było widać w tym spotkaniu przede wszystkim z GKS-em. Na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę na zarówno przede wszystkim na chłopaków z 9-6, bo oni na tą chwilę dochodzą do tego zespołu i bardzo dobrze tutaj dali solidne ogniwo. Nasi zawodnicy z rocznika 9-5 w postaci Jondy i Wesołowskiego i paru innych zagrali na bardzo dobrym poziomie. My zobaczymy, jak po okresie przygotowawczym, po tym całym okresie 5 miesięcy będziemy wyglądać na wiosnę, no bo nie ukrywajmy, że tutaj musimy patrzeć w kierunku już piłki seniorskiej i tego, co dany zawodnik będzie prezentował już przy wyższych wymaganiach. My tutaj z Krzyśkiem Szumskim mamy na tyle dobrą współpracę od lat, że potrafimy sobie jakoś tam te personalne kwestie podogrywać. Na dzień dzisiejszy jeszcze w zespole rezerw mamy trzech zawodników, którzy mogliby tutaj grać, bo zarówno Frajtak, Kowalik, którzy grali w spotkaniach. Jest jeszcze Paskuda, który wczoraj wystąpił 45 minut u trenera Brosza. Więc spokojnie, ja myślę, że nie bójmy się stawiać na Gliwiczan. Ja jeszcze raz to powtórzę. Dajmy ich ten czas na to, żeby pracowali. Bo ja tylko przypomnę, że pracując z rocznikiem 85 do kadry pierwszego zespołu dostało się 5 zawodników i oni też mieli czas, spokojnie pracowali. Wspomnę tylko tutaj Janczarka, Filipowicza, Dąbrowskiego, Kołsuta, a zamykając to na Podgórskim. Także dajmy im czas, niech pracują, to będzie procentowało. Wierzmy w to.